Cześć, hello, ja jestem Bzzzt Mucha i witam was w Call of Duty. Jest to gra na mój kanał pod mój dział Mucha gra w gry wojenne. Kolejna opcja do obejrzenia. Nagrywam ją, ponieważ to jest jedna z moich ukochanych gier FPS. Jest to prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, pierwsza gra, w jaką... Pierwszy FPS, w jaki zagrałem na komputerze. Więc nie ma co się opierdzielać, tylko gramy. Jeszcze tutaj zwiększyłem tą rozdzielczość i możemy zaczynać. Będę grał na żółtodziobie, na najniższym poziomie, ale za to... Ja tak właśnie grałem zawsze w Call of Duty. Gramy na żółtodziobie, ale w zamian za to nie możemy ani razu zginąć. Choćby jeden dead i ogólnie jesteśmy do dupy lamusy z nas i w ogóle. Dlatego miejmy nadzieję, że nam się uda nie zginąć ani razu. All right, listen up. Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Before starting the obstacle course, read each of these important signs and do what they tell you. Okay. Na początek mamy... Good. Now check your objectives. You'll notice that your current objective is highlighted. In addition, the location of your current objective is marked by the star on your compass. As you approach your current objective, the star will move toward the center of your compass. Approach your current objective. Na początku mamy samouczek, czyli taki w postaci treningu. You will notice that objective is checked off and you now have a new one. All right, Martin, open the gate and run the obstacle course. Go, go, go! Okej. Okay. Teraz będziemy musieli przejść tor przeszkód. Potem będzie strzelanie i potem Martin, się zacznie prawdziwa gra, tak you jakby. Sorry, but here too, huh? Hey, good luck. Ta, dzięki. Move it, ladies. This is not your Aunt Fanny's dance. Jump over them. Come on, Elder, get the lead out. Jakie wise, Jezu, z kim ja gram, z kim ja będę walczył, znaczy się. Sergeant, fire up those machine guns. Tyry, 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 tyry. No i tak wiem, że ślepaka nie strzelasz i co? Tutaj zawiódł szeregowy Bell. He didn't keep his... On nie trzymał głowy nisko. O Jezu. Chodzimy na drabinie, schodzimy po drabinie. Zmęczyłem się. Sergeant Moody's gonna take you through weapons training. The rest of you ladies, stay right here. Okej. Eyes up, Private. I'm up here, in the observation tower. Grab one of those M1A1 carbines from the table. Gotcha. To get more ammo, grab it from any loose weapon of the same type you are carrying. The number of rounds in your weapon and the rounds you are carrying are displayed in the lower right corner of your HUD. Keep tabs on it, soldier. Approach the fence and fire 6 rounds at your target. Your accuracy will be defined by the tightness of your crosshairs. Okej, 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhu! 6 more rounds at your target, in different stances and while moving. You will be more accurate while not moving. And in the crowded prone positions. These skills could mean your life. When your magazine is empty, your weapon will reload automatically. Okej. Zaliczyliśmy karabinek. A teraz mamy snajperę. Move to the fence and fire 2 rounds at your target. Now fire 2 rounds at your target while aiming down your sight. Okej, okay, raz. Ładuj tego Springfielda.
Martin. I hope it's clear to you that you will be more accurate while aiming down the sight. All right, private, move on to the next area. Dobra, dobra. Jak ty się nazywałeś? Moody. Właśnie. Unless you've got three hands, you can only carry two weapons, besides your sidearm and grenades. Fire 10 rounds at your target, first from the hip, then aiming down the gun sight. Compare your accuracy. Get used to firing both ways. You will notice a slight zoom effect when you raise and aim down the sight of a weapon without a scope. Okay. Teraz moja ulubiona gra ever ze wszystkich gier wojennych, jaka kiedykolwiek była, czyli Thompson. Kocham tą broń. Ona jest niesamowita. I love this gun. With the butt end of your weapon. It's called a melee attack. Try it with your Thompson. Don't screw around, kid. This is for real. This is for real. Switch weapons, private. This is so real. You're dumb and you are ugly. It may dawn on you that each weapon is good for okay, tutaj sobie muszę zmienić. Sterowanie bronią. Wybierz pierwszą broń. Kółko w dół. A nie, to już było, dobra. Tu, okej, okay, dobra. Dobrze. Myślałem, że to nie jest włączone. Co ja mam zrobić? Zmień broń, aha. Outstanding, private. Proceed to the next area. Spoko, ziom. Pick up the frag grenade. Grenady. Zawsze miałem problem z rzuceniem. Into each of the openings before you. Rock and fire. Ale teraz już nie miałem, na szczęście. Lean out to the left and the right. This will help protect you from the enemy. All right, private. Move on to the next area. Remember, private, if you get hurt, grab one of those health kits and use it. Don't be a hero. They will save your life. Okay. Our last station will be explosives. Pick them up, partner. That's a lot of firepower there. Treat it with respect. That stuff doesn't care what it blows up. Place your explosives on the cinder block wall. Note that a stopwatch has appeared. This will tell you how much time you have to get your butt out of there unless you want it blown off. Fire in the hole! Boom! Good job, Private. Well done. Keep your weapons with you and clean at all times. You are dismissed. Okay, dzięki, umiem strzelać, hura. Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach. That's right. This is so true. Baker Company, listen up. This is the big one. Operation Overlord, the air and seaborne invasion of Normandy. On H hour D-Day, seaborne infantry will attack five beaches codenamed Utah, Omaha, Gold, Juno, and Sword here on the coast of Normandy. Utah and Omaha beaches will be attacked by three of our infantry divisions. At the same time, two British and one Canadian division will hit Gold, Juno, and Sword beaches. The airborne will be landing 6 hours before H hour, before the air and naval bombardments. The British 6th Airborne Division will be landing here. At the same time, the 101st and the 82nd Airborne will be landing in these areas. The Dues River Estuary here divides Utah and Omaha Beach. The mission of the 101st is to capture the Dues River crossings linking Utah and Omaha Beach and to protect the flanks of Utah Beach. This road here is the main highway that connects the entire Cotentin Peninsula. The Germans have troop concentrations in this region. When those troops are mobilized into a counterattack on the beaches, they'll have to move along this road. The 101st is going to make sure that doesn't happen. Baker Company, that's us, has been assigned this causeway here. The Pathfinders, like Private Martin, will be dropped ahead of the main force and will plant beacons on the ground to mark the landing zones. However, there is no telling what will happen once we're on the ground. So I want all of you to learn the objectives of every unit in both the 101st and 82nd.
I also want you to study these maps and photographs until you've memorized them. We will be landing behind the Atlantic Wall, between several German garrisons. We can't expect to be relieved until at least several hours after H hour. This is what we've been training for. Good luck. Okej, jak mogliśmy usłyszeć, my zostaniemy wysłani wcześniej ze spadochronem. No właśnie. Naszym zadaniem będzie postawić czujnik. Okej, pierwszy Niemiec na moim koncie. Zabity. Chcę więcej. Spotka się z sierżantem Hitem. Hitem. Mariusz! Mariusz! Co robisz? Dlaczego się nie odzywasz? Mariusz! On nie żyje. Ustaw nadajnik radiowy, okej. Cały czas mi się pierniczy to sterowanie. Okej, załatwienie, świetnie. Idziemy ustawić nadajnik radiowy. Jawohl. Jawohl. Hej Hitler. Lecą nasze ziomy. Okej. Zaraz się zacznie jadka. O właśnie. Podbiegamy do przodu. No, wystaw łeb. Szeregowy, biegniemy do przodu. Dobra, położony. Wchodzimy do budynku, wyciągamy Thompsona. Okej. Granat! Nie! Wybuch? Nie wybuch? Odrzucili go. Jeszcze jeden granat był. Właśnie. No, panowie, wchodzimy do budynku. Dobra. Nie pierniczymy się z Niemcami. Dobrze, świetnie. Naprzód. Kapitanie Foley, jestem za panem. Zaraz za panem. Foley, masz taki sexy tyłeczek. Charakterystyczną cechą czystego heroizmu jest upór. Okej, następny poziom. D-Day, godzina 0:20. All right, guys, get set to move. On my command. Let's go, let's go. Okej, idziemy za Foleyem, bo Foley to dobry ziom jest, tylko który to jest Foley? Tu jest Foley. Oh, okej, załatwione. Szybko. Spróbujemy tam rzucić grenady.
Dobra, wchodzimy na górę. Wszyscy załatwieni. Cieniasy. Idziemy teraz tu do budynku. Okej, załatwieni. Pójdziemy tędy? Nope. Jednego naszego załatwili. Zobaczymy, czy tam czasem u góry ktoś nie został jeszcze. Hello! Nie, nikogo nie ma. Wychodzimy z tym. Oho. Świetnie. Przy murku. Weź lewą flankę, okej. Jeszcze się... A, już myślałem, że się jeszcze podniesie. O, jeszcze się chciał podnieść. Tutaj zabity, a na górze? Też zabity, okej. Lecimy do przodu, panowie. Okej. Idzie dobrze. Okej. Padają jak muchy. Świetnie, do przodu, panowie, do przodu. Trochę oberwaliśmy. Znowu MG42 stało na naszej drodze. Ale już jest git. Dobra, załatwiony. Załatwiliśmy obsługę działka prawie. Właśnie już teraz. Świetnie. Zsuniemy do przodu. Naszym zadaniem jest zniszczenie trzech działek przeciwlotniczych. Pierwszy ładunek podłożony i pierwsze działo wyeliminowane. Okej, załatwione. Lecimy dalej. Załatwione, załatwione. Okej. Dobra, podejdziemy tam. Posuń się ziom. Dobra. Ktoś jeszcze? Nie jestem twoim synem, nie nazywaj mnie tak. Nie jesteś moim ojcem. Tutaj panowie chcieli bardzo brzydko przeskoczyć przez murek. Dobra, już chyba wszyscy są załatwieni. Dobra, chowamy się. Karabin wyeliminowany. Nie podnoś się.
Okej, położone, wszyscy są załatwieni. Jest. All right, fellas, take five, but listen up. We'll hold this place till reinforced, but this is just one tiny village in a warring country full of them. So our work has just begun. For those of you who've seen your first action, welcome to the big time. But for those of you who've seen it before, trust me, you ain't seen nothing yet. We'll redeploy those German machine guns, setting up a defensive perimeter. Keep your guard up and your buddies in mind. Good work. Okej, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To był pierwszy odcinek z kolejnej gry z działu Mucha Gra w gry wojenne, czyli Call of Duty. No i co tu dużo mówić, nie przedłużam i no po prostu do zobaczenia, cześć, bardzo trzymajcie się, hej!